Panie Andrzeju, jesteśmy kilka miesięcy po wyborach samorządowych. Kurz już opadł, jak to się mówi. No i pytanie, co u pana słychać, bo pewnie wielu ludzi się zastanawia, co słychać u kandydata na burmistrza, byłego kandydata. No, rzeczywiście kurz opadł, funkcjonować trzeba dalej. Do pracy chodzę, pracy nie zmieniłem. Jestem w Kartuzach, uruchomiłem stowarzyszenie pod nazwą, tak jak komitet się nazywał, Głos Mieszkańców. Przygotowuję się do dalszej, że tak powiem, pracy dla lokalnej społeczności. No i generalnie dzieje się. Trochę bardziej się poświęciłem pasji swojej, jeżeli chodzi o strzelectwo, o broń. No i życie się kręci. Mówi pan, że jest stowarzyszenie o takiej samej nazwie jak komitet w wyborach samorządowych. Coś więcej o tym stowarzyszeniu? Jakie są cele tego stowarzyszenia? Jakby co chciałby pan zrealizować jako jego przewodniczący? Tak, no sama nazwa mówi Głos Mieszkańców i będę, że tak powiem, obserwował nasze tutaj powiat, nasze miejsce zamieszkania, tak aby dla lokalnych mieszkańców było jak najlepiej, jakby najwięcej zmienić. Na dzisiaj mam taką inicjatywę i taki pomysł, że będę inicjował petycję, jeżeli chodzi o wstrzymanie inwestycji tak zwanej naszej obwodnicy Kwiaciarni. Ten temat nadal jest aktywny, dokumentacja jest przygotowywana. To trzeba zatrzymać. Tak jak ważnym elementem było to w kampanii wyborczej, tak dzisiaj też tym będę się zajmował i będę prosił Państwa w pewnym momencie o to, aby się zaangażować, aby jakby odnieść się do tej inicjatywy i ją powstrzymać. Uważa Pan, że dzisiaj, biorąc pod uwagę to, jaki jest wynik wyborów, jaki jest układ sił w Radzie, jakby ryzyko zakończenia tej sprawy w sposób niekorzystny jest jakby większy, jak pan to widzi? No jest większy, tylko kwestia jest taka, że gmina nie ma pieniędzy. Tu będzie problem może ewentualnie finansowania. Widać to już było i jest widać na naszej obwodnicy, etap drugi, że inwestycja bardzo droga i został rozstrzygnięty już konkurs. Buduje się, trzeci etap projektuje, to też będzie kosztowało. Na ten moment kosztuje to tylko samorząd województwa pomorskiego, ale generalnie dojdzie to do naszego podwórka, do naszego budżetu, nasza gmina, że tak powiem, dyszy pod względem ekonomicznym. Z perspektywy czasu, jak pan ocenia wynik wyborów, przebieg kampanii i to wszystko, co się działo, bo działo się dużo między panem a panem Wołyńskim, też było dużo, że tak powiem, takich nefralgicznych, bym powiedział, sytuacji? No, kampania swoimi prawami się rządzi. Bardziej mnie zmartwiły te ostatnie dni związane z moją osobą, ta czarny PR, który wobec mnie był robiony, ale to już zostawmy. Dzisiaj jest nowy etap życia, mamy przed sobą właściwie niecałe 4,5 roku, bo tak trzeba spojrzeć. Minęło 100 dni, ja się dzisiaj publicznie pytam, co pan burmistrz zrobił w tych 100 dniach. Rozlicza się nasze rządy, rozlicza się różne osoby na stanowiskach funkcyjnych. Ja dzisiaj chciałbym, co burmistrz zrealizował w ciągu tych 100 dni. Pomijając to, co było kontynuowane, jest wykonywane, co nowego dla naszych mieszkańców wykonał. Gdzie jest fundusz sołecki? Gdzie są te pieniądze, które miały być zwiększone? To już teraz trzeba planować. Właśnie, mówi pan o tym, że właściwie niecałe 5 lat, ponad 4 lata zostały do kolejnych wyborów. Czy pan do tego życia samorządowego wróci? Bo to na pewno wiele osób zastanawia. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, to chciałbym je rozwiać. Wrócę, na pewno tylko taką możliwość będę miała, a mieszkańcy zdecydują, to wrócę.